samego początku Maryja Wspomożycielka jest królową narodu polskiego. Żołnierze podczas II wojny światowej z engrafami na piersiach z jej wizerunkiem oddawali cześć Panu Bogu przez wstawiennictwo Maryi. Czy Ty jesteś w stanie oddać swoje serce pod macierzyńską opiekę Maryi? Zastanów się, czy tak jak kiedyś nasi przodkowie, jesteś w stanie jej zawierzyć? Kardynał August Chlont, salezjanin, powiedział, że zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję.